23 czerwca w Dusznikach Zdroju rozdano promesy dla samorządów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Zdroje. Otrzymane pieniądze mają być przeznaczone na przebudowę dróg, co z pewnością cieszy mieszkańców. Łącznie Lasy Państwowe przeznaczyły 2,5 miliona złotych na realizację tych celów, co jest największą sumą w województwie dolnośląskim. Cztery gminy, których drogi naprawdę wymagały remontu, poprawy, natomiast my jako leśnicy, jako Nadleśnictwo Zdroje czujemy się odpowiedzialni, ponieważ działamy w tym regionie, prowadzimy gospodarkę leśną i samochody, pojazdy, które jeżdżą po tych drogach, to pojazdy, które też działają na rzecz Nadleśnictwa Zdroje. To jest duża suma, rekordowa w sumie, jeśli chodzi o historię współfinansowania dróg samorządowych, to ponad 2,5 miliona złotych w tym roku. Natomiast ta działalność prowadzona już od kilku lat jest i systematycznie staramy się tą pulę zwiększać. Każde nadleśnictwo w kraju ma możliwość aplikowania o te środki. Droga wygląda w ten sposób, że najpierw samorząd zgłasza się do nadleśnictwa i później nadleśnictwo próbuje przez dyrekcję regionalną, do dyrekcji generalnej do Warszawy składa wniosek o przyznanie środków. Natomiast to jest konkurs. Tam są kryteria, jasne kryteria, które powodują, że te środki zostają przyznane. W tym roku udało się rzeczywiście do Nadleśnictwa Zdroje rekordową i największą przynajmniej na skali Dolnego Śląska. W skali Dolnego Śląska jest to największa suma, która została przyznana w tym roku na remonty dróg samorządowych. I to właśnie Nadleśnictwo Zdroje, z czego bardzo się cieszę. Są to bardzo ważne inwestycje. Jak ważne, wiemy, bo udając się dzisiaj na spotkanie tutaj w Dusznikach Zdroju, przejeżdżaliśmy między innymi ulicą Olimpijską. Widzimy, w jakim stanie są te drogi gminne. Także bardzo się cieszę, że będą one remontowane. Ziemia Kłodzka jest bardzo atrakcyjna turystycznie. Odwiedzają nas rokrocznie miliony turystów. Także jakość dróg gminnych jest bardzo ważna, no i też tej ulicy Olimpijskiej. Pragnę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wreszcie lasy i inne instytucje, które zajmują się i zarządzają państwowym dobrem, dzielą się z mieszkańcami. Do tej pory tego nie było. Tak naprawdę były to trochę folwarki, które rządziły się dla siebie. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. Dziś rozmawialiśmy o ponad 2 milionach złotych na drogi samorządowe. Tu, jedynie w jednym nadleśnictwie, w Nadleśnictwie Zdroje. Z tego miejsca chcę bardzo pogratulować nadleśniczemu Przemysławowi, bo jest to naprawdę wielkie zadanie, ale również wielkie zadanie dla samorządów. Wszystkim samorządowcom, którzy są beneficjentami dzisiejszych rozdań finansowych, również serdecznie gratuluję. Bardzo przyjemne spotkanie, bardzo się cieszę. Gmina Szczytnach po raz pierwszy została wyróżniona przez Lasy Państwowe, poprzez Nadleśnictwo Zdroje taką kwotą dofinansowania. To jest ponad 313 tysięcy złotych. Pomoże nam to w remoncie drogi prowadzącej do obiektu takiego stawu, który mam nadzieję niedługo już będzie służył turystom i mieszkańcom jako atrakcyjne miejsce wypoczynku. Pozyskaliśmy na to dofinansowanie z różnych źródeł, między innymi z Polskiego Ładu, między innymi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ale także Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, a teraz z Lasów Państwowych, dzięki czemu będziemy mogli tam zrobić drogę bezpieczną, szeroką, oświetloną oraz małą architekturę służącą właśnie wypoczynkowi i rekreacji. Tak naprawdę można powiedzieć, że ostatecznym beneficjentem, ostatecznym odbiorcą tych inwestycji zawsze są mieszkańcy i turyści, którzy przyjeżdżają, korzystając z coraz bardziej popularnej formy wypoczynku u nas, czyli na przykład agroturystyki. Ta współpraca z nadleśnictwem wygląda bardzo dobrze, z panem nadleśniczym. Tak jak tutaj pan nadleśniczy wspomniał, już bodajże od 2017 roku, praktycznie co roku gmina jest wspierana finansowo przez nadleśnictwo. Udało się nam zrealizować już wiele inwestycji, nie tylko drogowych, ale również inwestycja mostowa. Jesteśmy naprawdę panu nadleśniczemu bardzo wdzięczni, bo bez tych środków nie udałoby się tych inwestycji nam zrealizować.